Dzisiejszym tematem będą oczywiście kursy online, czyli jeśli macie jakieś pytania związane z kursami online, to oczywiście słucham, będę odpowiadać. A taki główny temat to wrześniowe planowanie. Przepraszam. Czekam, aż się ktoś ze mną tutaj połączy i da mi znać, czy mnie też widzi i słyszy, czy są jakieś, nie wiem, problemy z dźwiękiem, czy nie. Czekam, czekam. W międzyczasie nazywam się Monika Pałasz, wirtualnie pomocna. Pomagam kobietom, które mają małe firmy, jednoosobowe działalności, w zarabianiu większych pieniędzy poprzez tworzenie dla nich platform kursowych, kursów online, stron internetowych, wszystko co związane z takim biznesem online, który trzeba sobie rozwinąć. Uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie na dzisiejsze czasy, ale i przed sytuacją, jaka się wydarzyła na świecie, było to też ważne. Mam nadzieję, że sporo osób zacznie się uświadamiać w tym temacie, a ja na pewno będę się do tego przyczyniała moimi live'ami, rozmowami, komentarzami, postami itp. Czekam, aż się do mnie odezwiecie, czy mnie słyszycie, czy nie. Witam wszystkich nowych członków naszej grupy, nasze grupowiczki nowe. Jutro oczywiście będzie post powitalny, w którym będziecie mogły się przywitać, przedstawić, pokazać, czym się zajmujecie. Widzę, że już pisze ktoś do mnie jakiś komentarz, widać i słychać, może jeszcze sobie tu zajrzę. Cześć Karolina, fajnie, że jesteś, dziękuję za informację. Zaraz zajmiemy się tematem planowania. Dobrze. Jeszcze wam tylko chcę powiedzieć na samym wstępie, że już niedługo 22 i 23 września odbędzie się konferencja o social mediach w biznesie, w tej konferencji będę prelegentką i po zakończonym tutaj live wam dam link do zapisu na tą konferencję, ona jest bezpłatna, będzie bardzo dużo różnych prelegentów, około ponad 20 chyba, w tym ja, i będziemy rozmawiać, ja będę mówiła przede wszystkim o Facebooku, o tym, jak pomaga przyspieszyć osiąganie różnych takich celów, które sobie założymy, jak propos planowania celów, dzisiaj będziemy rozmawiać. Powiedzcie mi, bardzo was proszę o to, cześć Natalia, dziękuję za informację, że jesteś, super, i powiedzcie mi, czy macie problemy z planowaniem, czy planujecie w swoim życiu dużo, czy nie, kogo my tu jeszcze mamy, dobra. Czy planujecie w swoim życiu dużo, czy nie? Czy planujecie w biznesie, czy planujecie może swoje życie prywatne, czy wyjazdy na przykład jakieś? Jak to u was wygląda? Dajcie znać. Bo jeśli chodzi o mnie, to ostatni czas mam taki, że prawie w ogóle nie planuję tak konkretnie, jako jakiś duży projekt i planuję go tak, wiecie, z taką dużą ilością podzadań i tak dalej. Po prostu jakby na bieżąco wiem, co mam do zrobienia, po prostu to donotowuję i na bieżąco wykonuję. Ale czas już się zbliża do tego, abym zaczęła planować dużo większe rzeczy. Znaczy ja mam pełen zarys taki, wiecie, w głowie, piękny i w ogóle, ale trzeba to rozpisać jeszcze na kartce, żebym mogła sobie do tego wrócić, ewentualnie nanieść jakieś zmiany w trakcie. Bo na razie robię to wszystko jakby z pamięci, ale nie idzie mi źle, jak widzicie, tak mi się wydaje, że nie idzie mi źle. Także jakby nie było, na razie planuję takie krótkie cele, krótkie realizacje, dużych projektów jeszcze nie, bo jakby je mam zarysowane ogólnie i tak w trakcie wszystko się zmienia. Widzę, że planujecie wszystko, co się da, fajnie. Super, super dziewczyny. Dajcie znać, w czym planujecie. Czy planujecie na kartce z długopisem, czy po prostu jakieś programy? Jak u was to wygląda? U mnie to wygląda tak, że ja planuję trochę na kartce, trochę od razu w Trello, w programie do zarządzania projektami. To zależy, jaki mam plan, na jakim etapie jestem albo w którym miejscu jestem. Czasami coś jeszcze w notatki wpisuję, ale teraz już tak jakby zbieram wszystko w jednym miejscu, czyli właśnie w Trello. To ja może powiem, co jest warte, co jest dobrą taką metodą na planowanie, może takie określenie celów i właśnie wtedy osiągania danego celu. Ważne jest właśnie określić dokładnie, co chcemy osiągnąć i termin osiągnięcia tego celu. I musi to być cel taki realny, czyli jeśli my sobie zaplanujemy, że w miesiąc zarobimy 1 000 000 złotych, to raczej jest to niemożliwe, więc trzeba patrzeć bardzo realnie na to, co chcemy w życiu osiągnąć i w danym jakimś tam etapie naszego życia. Kolejna rzecz to ważne, żeby sobie określić, co może nam się przytrafić. Widzę, że piszecie, że planujecie w Trello, dobra, czyli znany jest program. Natalia pisze, że analogowo. Planer, kalendarz na dany miesiąc wisi na lodówce, sprawy domowe. Też takie rzeczy miałam z początku, ale później jakoś to się nie przyjęło, więc odeszłam od tego i jakoś sobie na spokojnie żyjemy. Ale myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Przy czym to planowanie i takie wszystko usegregowane, usystematyzowane czasami jest dla mnie wręcz męczarnią, także nie wszystko planuję.
ale staram się w biznesie na pewno coś tam notować. No więc druga rzecz to właśnie utrudnienia i schody, które nam się mogą, albo kłody, które będą narzucane przez życie pod nogi i trzeba sobie zaplanować, znaczy rozpisać to i wiedzieć, co wtedy zrobić, tak? Czyli na przykład jeśli... Ja do tego doszłam też po jakimś tam czasie, nie? Że faktycznie zawsze pojawia się ten sam problem, że coś tam się wydarza i jakby odchodzę od jakiegoś planu. Czyli na przykład powiedzmy jakieś ćwiczenia, jeśli wiemy, że jak zwykle coś się może przytrafić, to fajnie jest sobie rozpisać, co to może być za przypadek, jak sobie z tym poradzimy, tak? Czyli na przykład, żeby właśnie sobie pomóc w tym, nie? Żeby nie ten nasz cel nie spełzł, te nasze działania nie spełzły na niczym. I ostatnia rzecz, która jest moim zdaniem taka najważniejsza, to określanie zasobów, czyli to, co umiemy, co już mamy, czego nie mamy, co trzeba by zdobyć, czyli to jest już takie typowo do zarządzania projektami działanie, czyli tak jak było zarządzanie kryzysem, tutaj było tak, jeśli chodzi o utrudnienia i tak samo jak teraz określę zasoby, czyli właśnie określamy, co mamy, czego nie mamy, czego trzeba by się douczyć, żeby móc zrealizować dany cel, bo jeśli chcemy na przykład iść na studia i skończyć studia w danym terminie, czyli w pierwszych tam tych terminach egzaminów, no to trzeba sobie uświadomić, że nie mamy odpowiedniej wiedzy, żeby zdać od razu, więc trzeba się jej nauczyć, trzeba się wszystkiego nauczyć. Dobrze, dajcie znać, czy macie jakieś pytania w związku z kursami online, bo to też są rzeczy, które się planuje, ponieważ kurs online już jest większe przedsięwzięcie składające się z wielu różnych aspektów, między innymi z samego stworzenia kursu online, czyli jakieś takie planowanie materiałów, formy, w jaką będziemy ubierać ten nasz kurs, poprzez na przykład badanie rynku, co będzie potrzebne rynkowi, aby się dowiedział, tak? Czyli jaki temat kursu online byłby potrzebny. Potem trzeba zwrócić uwagę na kampanię sprzedażową. W ostatnich dniach już zaczęłam się z tego szkolić, także już nie mogę doczekać, kiedy będę mogła się podzielić albo wdrożyć w ogóle, najpierw wdrożyć, a później podzielić się tą wiedzą z Wami, ale na razie się szkolę. Dajcie znać, cześć, spóźniona jestem. Któż to jest z nami, a jest spóźniony? Rozalia. Cześć Rozalia, fajnie, że jesteś, dawno Cię nie było, także super. Super dziewczyny, powiedzcie mi, czy macie jakieś pytania w związku z kursami online, czy planujecie kursy online, bo tak jak mówię, tutaj mówimy o planowaniu wrześniowym, ale ogólnie rzecz ujmując, planowanie jest chyba z nami całorocznie, w zależności od tego, co byśmy chcieli zrealizować, a wiadomo, że tych planów mamy pewnie bardzo dużo, bo i możliwości na świecie mamy bardzo dużo. Dzięki internetowi możemy spełniać bardzo dużo różnych marzeń oraz właśnie osiągać cele. Słucham, czy macie jakieś pytania związane z kursami online? Jeśli chodzi o mnie i moje plany wrześniowe, to uwaga, będę ogarniać w końcu sklep, będę ogarniała płatności, księgowość, wszystkie te rzeczy, platformę kursową, przy czym na razie nie do końca będzie to platforma, ale mam już dwa produkty, którym chciałabym się z Wami podzielić, więc mam nadzieję, że Wam na pewno Wam się przyda, tylko kwestia tego, żeby to wrzucić do sklepu i wszystko zautomatyzować. Także mój plan na ten miesiąc to jest naprawdę ogarnąć sklep, doszkolić się, jeśli chodzi o wdrażanie strategii marketingowej, takiej sprzedażowej do kampanii, tak, jeśli chodzi o kursy i tak dalej, i będę chciała właśnie zrealizować coś takiego na razie w małej skali tutaj na grupie i w newsletterze, a później będę wychodziła powoli dalej. Na razie trzeba to stopniowo jakby przejść. Widzę, że Natalia napisała, że będzie promować e-booka przynajmniej miesiąc przed sprzedażą, a kurs, czy to jest tak, że im droższy produkt, to wcześniej zacząć promocję? Aha, o to chodzi. Ma to pewne korelacje, tak, korelacje, jeśli dobre słowo użyłam. W pewnym stopniu tak, droższy produkt trzeba dłużej troszkę trzeba by go, znaczy tak, standardowo, ja dopiero się jeszcze doszkalam, jeśli chodzi o kampanię, ale standardowo około 3 miesięcy to byłoby fajnie wszystko planować i już realizować, wdrażać, jeśli chodzi o taką promocję. Droższy produkt, oczywiście, że potrzeba trochę więcej jakby uświadamiania potencjalnych klientów, co to jest i dlaczego to jest tak może dla nich drogie, ale trzeba też zbijać obiekcje, więc jakby będzie potrzeba więcej czasu na to, żeby ludzie zrozumieli, że to jest potrzebne i przydatne. Mniejszy, tańszy produkt na pewno jest łatwiej sprzedać i nie potrzeba aż tylu argumentów, ponieważ ludzie tak psychicznie sobie wyobrażają, że tak jakby podświadomie sobie wyobrażają, że to nie jest takie zbyt duże ryzyko, więc na spokojnie można zainwestować daną kwotę, tam powiedzmy 100 zł, to nie jest tak dużo, jak na przykład 3000 zł za dany kurs, nie? Także zależy od wielkości też, między innymi. Co fajnego można zrobić w ramach promocji kursu, na przykład wyzwanie, dać darmowego e-booka do kursu. Tak, no to są takie standardowe wykonania, nie? To jest też zależne od tego, jaką masz grupę docelową, bo w sumie, jeśli masz grupę docelową
na przykład nastolatków, to już co innego musiałabyś im podarować, coś, co będzie dla nich atrakcyjne, no nie? Więc wyzwania, no to jest takie standardowe, darmowy e-book do kursu, to jest coś standardowego. Co można zrobić w ramach promocji kursu? No, promocja kursu, to, no, jeśli chodzi o kampanię całą sprzedażową, to ona ma pewne swoje punkty, które trzeba przejść po kolei. Ja dopiero się tego douczam, więc nie dopytuj mnie o szczegóły, bo jeszcze nie chcę tutaj powiedzieć czegoś, czego jeszcze nie sprawdziłam, ale na pewno jest parę etapów, które trzeba jakby przejść, tak? Czyli właśnie lead magnet, czyli zaczepienie właśnie w ogóle zainteresowania kogokolwiek, tak? Tym waszym tematem, no i grupa docelowa i tak dalej. Więc to jest dużo rzeczy. Nie chcę teraz mówić wam nieskładnie o tym wszystkim, bo tak jak mówię, od kilku dni szkolę się z wdrażania kampanii sprzedażowej, więc już jakąś tam wiedzę mam, ale muszę ją sobie jeszcze w głowie ułożyć. Także proszę kolejne pytania. Ale tak, jeśli chodzi o to, co mówisz, wyzwanie e-book, zawsze coś, jeśli coś jest drogie, taki kurs, no to warto, żeby coś było darmowego do tego, żeby w ogóle zainteresować, tak? Są te kilka etapów, które najpierw musisz zainteresować kogoś, żeby w ogóle cię zauważył, potem zainteresować, potem żeby cię polubił, tak? A później dopiero jesteś w stanie coś komuś sprzedać. Tak samo jak, to już jest znany tekst, ale jeśli chodzi o randkę, tak? Czyli na przykład małżeństwo. Jeśli spotykasz na ulicy jakiegoś mężczyznę i się, no czy no, mężczyzna, odwrotnie, kobieta spotyka mężczyznę i mężczyzna i się od razu oświadcza, no to logiczne, że się nie zgodzi, tak? To jest to samo, tak? Taka trochę sprzedaż, nie? Sprzedaż swojej osoby jako męża. Więc nie ma szans na to, żebyś się zgodziła na ślub z obcym człowiekiem, nie? Więc to jest to samo ze sprzedażą kursów. Musisz najpierw kogoś poznać, tak jak ja was teraz zapoznajecie mnie, rozumiecie mnie, znacie mnie, więc wiecie, jaka jestem, czy ja wam w ogóle podchodzę, jeśli chodzi o sposób uczenia, więc to też ma bardzo duże znaczenie. A przy samej promocji, tak jak mówię, na razie kampanii się doszkalam, więc nie chcę ci tutaj źle doradzić, nie? Jeśli są jeszcze jakieś pytania o kurs online, to bardzo proszę, chętnie odpowiem. Jak najbardziej, najlepiej umiem. Także tak, tu jeśli chodzi o mnie, no to takie rzeczy. Jeszcze będę planuję na ten miesiąc ogarnąć piwnicę, bo trochę się zaniedbała sama. Sama się zaniedbała piwnica i trzeba by tam ją trochę odgruzować, poukładać, powyrzucać zbędne rzeczy, bo się pozbierało tego. No ale ostatnio nie mam za bardzo czasu, bo założenie firmy i tak dalej, to sen spowiek mi na razie do tej pory wydzierało, więc. Więc tak to wygląda. Kolejna rzecz to będę robiła zmianę na stronie, ponieważ muszę ją uprościć. Szewc, ale bez butów chodzi. Klientom robię, a sobie nie zrobiłam strony, nie ogarnęłam. Na razie też się zaniedbała, tak jak piwnica, więc trzeba będzie ją troszkę ogarnąć ładnie. Co tu jeszcze? Jeśli chodzi o mój sposób na porządek, to ja bardzo często odwracam, że tak powiem. Ja bardzo lubię segregować, kocham segregować. Jeśli chodzi o prokrastynację, to ja segreguję wtedy. Jak mi się nie chce czegoś robić, to segreguję. I też wiem, że wtedy wykonuję coś, co i tak bym musiała zrobić, bo na pewno kiedyś będzie mi potrzeba znów coś odgracić. Najczęściej robię segregację zdjęć, notatek, bardzo dużo notatek robię, więc notatki sobie segreguję, foldery, pliki, co jeszcze tutaj? Przyprawy, uwielbiam przyprawy i zapasy, które sobie tam sama gdzieś tam gotuję i do piwnicy znoszę. Lubię też segregować takie rzeczy. Dajcie znać, co wy lubicie w ogóle układać, segregować, planować, porządkować. Dajcie znać, bardzo jestem ciekawa. I jeśli są oczywiście pytania o kursy online, to pytajcie. Napiję się chwilkę czegoś. Wyjątkowo piję wodę z cytryną. O tym, dlaczego nie powinno się pić wody z cytryną na wystąpieniach, mówiłam na webinarze o tym, jak nagrywać materiały do kursu online. Niedługo będzie ten webinar dostępny w moim sklepie, tylko muszę ten sklep wszystki ogarnąć. Dużo rzeczy jest do zrobienia, ale już mam pomoc umówioną. Także gdzieś w drugiej połowie września będziemy wbijać na mój sklep. A do końca września mam nadzieję, że uda się już wszystko zrealizować i od 1 października, kiedy wchodzą nowe ceny u mnie w cenniku w ogóle, że będę już miała wszystko gotowe i że będzie można w automatyczny sposób kupować u mnie różne rzeczy, bo na razie to wszystko tak ręcznie robię i to mi się tak strasznie nie podoba, tak mnie to męczy i stresuje i dużo roboty do tego dochodzi. Czekam na wasze pytania, jeśli macie. Myślę, że macie, tylko po prostu czekam, aż je napiszecie. Tak sobie myślę jeszcze, co można fajnego zrobić w ramach promocji kursu. Co fajnego można jeszcze zrobić? To zależy od grupy docelowej, co byłoby dla nich właśnie fajnego. Trzeba by poznać grupę docelową, wiedzieć, co lubią robić. No mówię, ta młodzież na przykład mi chodzi po głowie, bo mam klientów z uczniami, typu szkolnymi,
I tam trzeba było coś innego, nie? Coś atrakcyjnego. Dodatkowe jakieś materiały. Nie wiem, czy młodzież tak samo reaguje jak dorośli, nie? Na dodatkowe materiały. Więc trzeba by się głęboko zastanowić nad grupą docelową. Jesteśmy już tutaj prawie 16 minut, także powoli będę się zbierała. Jeśli nie ma pytań, chyba że macie, to czekam, bo widzę, że się wymieniacie za chwilę więcej, chwilę mniej, także czekam chwilkę jeszcze. Czy macie jakieś pytania? Natalia ma pytanie, ok, to czekam. I dajcie znać, jak wam się planuje ten wrzesień, czy macie dużo zajęć, czy nie, planów, celów, bo ja we wrześniu tak naprawdę planuję już ostatni kwartał, tak? No już na ostatni kwartał roku się szykuję. No i trochę na początek następnego roku, bo już trzeba by tak troszkę szerzej popatrzeć, bo w tym roku za dużo się już chyba nie zdziała, tak mi się wydaje. Bo ten rok był już taki rozbity. W zasadzie od początku roku nam został rozbity cały rok. Jest troszkę niefajnie. Czekam na Wasze komentarze i pytania o kursy online i o planowanie, jeśli są jakieś pytania. Jeśli chodzi o planowanie, to oczywiście mamy w ogóle w modułach bodajże taki temat planowania, więc tam sobie zajrzyjcie. Tam jeszcze dziewczyny, jak były moimi moderatorkami, to również robiły posty. Paulina chyba robiła głównie z planowania, więc zaglądajcie na grupę, na moduły. Tam jest dużo rzeczy dodatkowych. Też robiłam, jak się zaczęła cała ta faza, zrobiłam 3-dniowe takie no, wyzwanie, którego nie chciałam nazywać wyzwaniem, ale 3-dniowe takie wdrożenie do pracy zdalnej, do planowania, troszkę zarządzania sobą w czasie pracy zdalnej, której nie wszyscy byli gotowi się podjąć. No, a trzeba było. Dobra, czekam na pytanie od Natalii. Gdzieś moja kreatywność się chyba pogubiła. Pytasz mnie o coś tak prostego, a nie mam pomysłu jakoś. Ale jeśli wy macie pomysły, co można fajnego dać w ramach promocji kursu, to dajcie znać Natalii, podsuńcie jakiś pomysł. Natalia pisze tak. Zapisałam się na jakiś kurs mailowy, darmowy i autorka robi tak, że w mailu pisze kilka zdań, o czym będzie dany dzień i daje link do wpisu na blogu, czyli ma dwa w jednym. Jak myślisz, czy to jest dobry sposób? Ruch na blogu, dużo treści w poście i brak przytłoczenia tekstem w mailu. Ja pierwszy raz takie coś spotkałam. No jest to okej, okay. No dlaczego nie? Ja też tak prowadzę czasami newsletter. Zdarzają się takie. Na przykład ostatnio robiłam newsletter, to w tę sobotę poszedł taki newsletter, że był po prostu jakiś wstęp wypowiedzi, a link był do mojego wpisu blogowego. Przy czym tak naprawdę tam jeszcze było nagranie o tym, jak tam. Boże, co to było? Związane z kursami online bynajmniej, właśnie. Aha, jakich błędów nie popełniać i jak tam sobie sprawdzić się pomysł, czy coś w tym stylu. No, także tak, nie jest to zły pomysł, ale czy do kursu mailowego? No, bo to był kurs mailowy, więc to jest inny kurs, nie? Z kurs mailowy, jeśli miała takie materiały na blogu, ewentualnie ukryte na blogu, żeby były tylko do kursu mailowego, to też można tak zrobić, oczywiście. Każdy pomysł jest dobry, wiesz, to jest kwestia tego, czy się przyjmie, czy tam przekażesz odpowiednią ilość wiedzy, czy to będzie przydatne, poukładane, jakiś taki proces. Wiesz, to jest kwestia tego, co ty masz do zaoferowania. I powiedz mi, Natalia, w ogóle jaki ty temat masz tego e-booka, bo ty jakiś e-book mówisz, wydajesz, to daj znać, jaki to jest temat, jaka to jest tematyka. Chcę, żeby ktoś mi skomentował, ale ja tego nie widzę. No, czekam Natalia na tematykę, jaką tam masz tego. Aha, to nie na tej grupie, dobra. Jaki jest temat twojego e-booka, który chcesz sprzedać? Każdy, wiesz, pomysł jest fajny, nie? Tylko trzeba go po prostu wdrożyć i zobaczyć, jak się przyjmie. Wiesz, no, te kursy mailowe są o tyle fajne, że naprawdę można sobie ustawić automatyzację, to sobie leci, nie? Także to jest spoko. No i to jest jeden z tańszych sposobów na zrobienie kursu online, nie? Wystarczy, że masz MailerLite'a i jedziesz z tematem. Ustawiasz sobie automatyzację. Dopiero się tworzy o zabawach z dziećmi. No to musisz tutaj już dopracować to związane. To ja bym tutaj do zabaw z dziećmi, czyli pewnie musiałabyś pokazać, jak się z dziećmi bawić, albo jakie tam karteczki czy coś, nie? No to na przykład nagrania zrób, nie? Nagrania sobie wrzuć, nie wiem, na YouTube'a jako niepubliczne i udostępniaj w mailowym tutaj kursie. Jeśli taki na przykład byś planowała kurs mailowy, nie? No, ale do e-booka, no to też można zrobić właśnie linki do nagrań na YouTube'ie na przykład, które są niepubliczne, tylko będą do tego e-booka dodatkiem, nie? To też jest OK.
klikalny link w e-booku, w PDF-ie pewnie będziesz miała, klikalny link w PDF-ie i już. Jeśli nie wiesz, jak zrobić klikalny link, to tam gdzieś jest u mnie, na blogu masz taki wpis u mnie o niesfornym PDF-ie i tam między innymi pokazuję, jak zrobić klikalne linki. Z tego, co dobrze pamiętam. Najpierw ma być e-book, a później kurs w tym temacie. No, czyli taki przedwstępny, tak? Ale e-book byłby płatny czy darmowy? To byłby płatny e-book? Bo można zrobić płatny, czyli coś małego na początek i później po prostu zaproponować właśnie kurs. Albo ewentualnie, jak już będziesz robiła sprzedaż kursu, to możesz zrobić tak, że sprzedajesz kurs. Jeśli ktoś na stronie lądowania nie zdecyduje się na zakup, to możesz zrobić taką ofertę właśnie dodatkową, jako właśnie ten e-book, jako tańsza rzecz, nie? To wtedy człowiek, dobra, to ten kurs to drogi, ale e-book może być tańszy, może zobaczymy jakaś namiastka tego, nie? To zobaczymy, co ona tam ma. Może mi e-book wystarczy, nie? Bo ludzie tak też czasami myślą, o, e-book mi wystarczy. No i na przykład kupią e-book, nie? Ale zobaczą, że to jest fajne, co ty proponujesz i będą chcieli bardziej kupić kurs, nie? No to jest taka już kwestia upsellingu, nie? Czy jakby taka dosprzedaż czegoś mniej drogiego, ale podobna tematyka, żeby później ewentualnie zachęcić do właśnie zakupu droższego kursu. Płatna w kursie jako dodatek. No to na przykład tak. Czyli może no, zrobić sobie osobno, tak? Czyli na przykład e-book płatny osobno i później kurs i wtedy e-book masz jako gratis, nie? Jako bonus. Dziękuję za odpowiedź. Nie ma problemu. Natalia, jak masz jeszcze jakieś pytania, to oczywiście na live najfajniej, bo ja wtedy najszybciej mogę odpowiedzieć, nie? I jeszcze inne osoby mogą na tym skorzystać, więc fajnie, jeśli na live'ach pytacie, bo ja wtedy mogę odpowiedzieć na żywo. I inne osoby też w łatwiejszy sposób będą sobie przyswajały tę wiedzę, ponieważ pisanie jest mniej efektywne w dzisiejszych czasach niż takie live, nie? Dobra, dziewczyny. Jeśli będą jakieś jeszcze pytania, to jeśli oglądasz powtórkę, to oczywiście daj znać. Pisz w komentarzach, ja będę odpowiadać w miarę czasu mojego. No i ja lecę dalej się tutaj ogarniać. Zapiszcie się do mojego newslettera, tam oczywiście wysyłam najwcześniej informacje o różnych rzeczach. Też dzielę się dodatkową wiedzą na temat kursów online.